samochodem, z tym z gratem. Więc tak, generalnie popsuł nam się samochód, znaczy już mieliśmy pierwsze objawy już po trasie, że auto nam się zaczynało grzać, więc zaczęliśmy robić dużo manewrów, żeby jakoś dojechać do cywilizacji. No i w pewnym momencie, jak wjechaliśmy na prom do Jakucka, już samochód nie chciał w ogóle zapalić, nie chciał się w ogóle uruchomić, więc stwierdziliśmy, że już chyba jest stan agonalny i nie damy rady. Więc w końcu stwierdziliśmy, że pojedziemy na dwa samochody do Magadanu, no i generalnie czekaliśmy na części, które miały zostać przysłane z Polski, ale niestety Rosja to jest zupełnie inny kraj i tam nic nie dojeżdża z cywilizacji, tak jak jest Europa. No i przyjechaliśmy bodajże po jakim czasie? 3 tygodnie? Dwa, 3 tygodnie byliśmy z powrotem w Jakucku i dowiedzieliśmy się, że części nie mamy. Więc akurat z Mateuszem siedzieliśmy na kamieniu i tak sobie debatowaliśmy, co zrobimy dalej, bo chyba nie pojedziemy. No i w pewnym momencie przejeżdżał taki pojazd marki Sankyong i stwierdziłem po chwili zachowania, że było coś takiego jak Sankyong Musso. No i się zapytałem, czy oni w ogóle wiedzą, co to jest. No i okazało się, że wiedzieli, co to jest. No i kupiliśmy części, które pasowały do Mercedesa. No i później zamontowaliśmy te części i wróciliśmy do domu. Po lekkich modyfikacjach z panem, który znajdą się trzymał na nowo. A, po lekkich modyfikacjach, Chińczycy. Dotarliśmy, słuchajcie, w pewnym momencie do tokarza, dzięki któremu galowkę, czyli głowicę, udało nam się wyszlifować. Byłem troszkę zaniepokojony stanem naszego tokarza, ale nasz przyjaciel Ilia powiedział, że jak to było po rosyjsku dokładnie, może nie, od razu wam po polsku powiem. On nawet na nogach może się nie trzymać, ale ręce ma złote. I rzeczywiście tak się okazało, był totalnie pijany. Ale zrobił nam tak fantastyczne szlifowanie głowicy, że mucha nie siada. Niestety czasami trzeba zaufać, kiedy tobie możliwości się kończą. Druga kwestia, co z tymi łagrami? O łagrach bardzo dużo wiedzieliśmy przedtem. Na łagry czekaliśmy, ale łagrów jako takich rzeczywiście nie widzieliśmy. Już teraz mówię dlaczego. Byliśmy w jednym miejscu, które łagier przypominało, ale tak naprawdę okazało się to być więzienie z 78 chyba, czy bodajże z 72 roku. Zwykłe kryminalne więzienie, do którego jak weszliśmy, zdaliśmy sobie sprawę, że nawet warunki takiego więzienia są zupełnie nieprzychylne żadnemu człowiekowi. I gęsia skórka nas przeszła i po części mogliśmy sobie wyobrazić, jak mogłyby wyglądać łagry. O łagrach bardzo dużo dowiedzieliśmy się od mieszkańców zarówno Magadanu, jak i tych wszystkich miejscowości, które były na naszej drodze do Magadanu. Co bardzo ciekawe, każdy z ludzi, którzy tam mieszkali, proponował nam zobaczenie łagru. Żeby to zrobić, musielibyśmy załadować się na łódkę, bądź na jakiś tam mały statek, który pływają po tych swoich gigantycznych, szerokich rzekach. Bo tak naprawdę do łagrów dzisiaj można dostać się najłatwiej właśnie drogą wodną. Tego czasu żyjemy tym wszystkim. To nie tylko te 63 dni, to też wiele przygotowań. Parę razy przyciągnęliśmy was przez błoto pod Brudnicą na przykład. Te 63 dni później, dzień po dniu, śledzenie, wyciąganie wszystkich informacji, co się z wami dzieje, gdzie jesteście. Żyliśmy tym, ciekawi byliśmy, jak się sprawują nasze samochody. Wiedzieliśmy, że mogą być problemy z autami, ale wiedzieliśmy też, że daliście im ostro w kość, tak? Mało kto wie, prosty temat paliwo, wspomniałeś o tym, tak? Ta benzyna, ale też olej napędowy, który przypominał okazję bardziej mazut, tak? A nie olej napędowy, historię z lokalnymi rozwiązaniami, gdzie ludzie przed tym paliwem chronią się dwoma jakimiś filtrami paliwa z ciężarówek. Wrzesiek, który wymieniał filtry paliwa co tam, nie wiem, 3000 chyba kilometrów. Ale samochody dały radę. Naprawdę tutaj jeszcze Marek, jak
wplótł w międzyczasie coś takiego, że po powrocie tak szybko jechał po tych dołach. A dlaczego? Dlatego, że dzień w dzień, doły, niedoły, chłopaki tam 500, 600, 700, w powrocie nawet 900 km dziennie robili. Także wyobraźcie sobie, tam nie było odpuszczania, tak? Doły, niedoły, samochody musiały jechać. I cóż, czasem łożysko trzeba powymienić czy coś takiego, ale dojechali na kołach, dojechali do domu i cieszymy się z tego, że jesteście i że wszystko się udało. Panowie, ja tylko króciutko, bo po waszej opowieści nie ma sensu już nic mówić, bo nie można nic wstrząsającego powiedzieć. Cieszę się, że wróciliście cali, że wróciliście zdrowi. Pamiętam te chwile, kiedy dostawałem od was maile, że jesteście w trasie, co się dzieje. To były maile wysłane specjalnie do mnie, z tego bardzo się cieszyłem. Trzymałem za was kciuki, cała ekipa Allegro trzymała za was kciuki. Gratuluję wam, że wam się udało, że zrobiliście całą tę trasę i wróciliście do nas. Ja jeszcze raz bardzo wam wszystkim serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj tutaj się pojawiliście. Mam jeszcze taką ostatnią rzecz do powiedzenia, która myślę w pewien sposób pięknie podsumuje naszą wyprawę. Chciałbym zaprosić tutaj do nas na scenę Jurka. Jurka Owsiak. Szybciej niż nie jeden chciałby biec. A możesz mieć wszystko czego tylko chcesz. A każdą myśl zamień w pozytywne słowo. Słuchaj, słuchaj, bo zabawnie tak oddychać przez różową słomkę. A cudownie tak rozmawiać bez niemiłych wspomnień. A każdy dzień mówi nam coraz więcej. Słuchaj, zaufaj sobie jeszcze raz. Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj. Możesz tak, a tak po prostu znów zapomnieć się. Nowy dzień zawsze daje nowe życie. Słuchaj, zaufaj sobie jeszcze raz. Ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj.